Historia firmy Logitech. Logitech założony został w 1981 roku w Szwajcarii przez trzech wspólników, którzy początkowo zajęli się tworzeniem programu do edycji tekstu, jednak ostatecznie zleceniodawca odwołał projekt. Wtedy postanowiono zabrać się za zrobienie myszki i tak w 1982 roku powstała pierwsza mysz Logitecha, którą nazwano P4. Zaledwie dwa lata później, bo w 1984 roku pokazano pierwszą mysz bezprzewodową, wykorzystując do tego światło podczerwone. Ale dopiero w 1991 roku stworzona przez nich mysz bezprzewodowa oparta na częstotliwości radiowej znalazła swoje większe zastosowanie. W 1998 roku Logitech kupił dział kamer internetowych Connectix za $25 milionów i stworzył QuickCam, czyli pierwszą kamerę internetową z wbudowanym mikrofonem. I właśnie wtedy rozpoczęła się ich mania na odkupowanie innych firm, która trwa do dziś. Dzięki czemu zbudował potężną markę oferującą wspaniałe produkty, które oczywiście znajdziesz w naszym sklepie komputronik.pl.